Słuchajcie, partnerem odcinka jest Browar Fortuna, producent piwa Comes, idealnego do degustacji solo, ale także z przyjaciółmi. I my mamy tutaj takiego przyjaciela bardzo ciekawego. Że piwkowalnia, ale dopiero po mundialu, tak który jest. Przyjechał specjalnie z Szaglot, teraz stacjonuje chwilowo w Białymstoku i wsiadł do food trucka. Karol Świderski jest naszym gościem. I Karol Świderski. Tak jest! Świder, tak jest, jesteś, masz to! Mamy. Gratulacje! Gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam się czuliśmy dosyć pewnie, ale... Świeżo jesteśmy po powołaniach. Karol Świderski znalazł się w 26-osobowej kadrze na mundial. Karol, był delikatny dreszczyk emocji, czy raczej na pewniaczka? Powiem tak, do 14.55 było na pewniaczku, a taki delikatny stresik, no nigdy nie wiadomo jednak, nie? Jednak gdzieś ta liga moja się skończyła wcześniej. Chociaż ostatni sparing zagrałem w piątek, dwa tygodnie temu, więc myślę, że nie, będąc cały czas w treningu i grając ostatni sparing dwa tygodnie temu, za wiele nie straciłem i myślę, że jestem dobrze przygotowany do tych mistrzostw. Ale słuchaj, my chodziliśmy ostatnio po korytarzach w PZPN i spotkaliśmy Czesława Michniewicza, to mówił, że rozmawiał z tobą przez telefon i wcale nie miałeś być taki pewny, bo tam przekazywał ci informacje związane z twoimi planami na mundial. No tak, dzwonił trener do mnie 3-4 dni temu i mówił, że widzieli mnie w RTV i AGD, jak wybieram duży telewizor sobie, żeby oglądać mundial w telewizorze, ale no to takie żarciki były, więc trochę się pośmialiśmy przez telefon. Na początku uwierzyłem, bo mogłem być widziany gdzieś w RTV i AGD, bo próbowałem kupić mikrofalówkę. Słuchaj, Mateusz Borek powiedział kiedyś, że Paulo Sousa oszukał 40 milionów Polaków. Ostatnio spotkaliśmy jednego gościa, który powiedział, że on się nie czuje oszukany. I ty chyba jesteś drugim, który się nie czuje oszukany przez Paulo Sousa. No na pewno nie. No. Nie mam co tutaj mydlić oczów, ale gdyby nie trener Sousa, no to myślę, że nie znalazłbym się w tej kadrze. Czy nawet na Euro, czy nie wiem, jakby było nawet teraz, bo myślę, że przez ten czas, który był trener Sousa, jakąś tam renomę sobie wyrobiłem w tej kadrze, bo te mecze, myślę, wyglądały na dobrym, były na dobrym poziomie i gdzieś dało mi to furtkę do tego, żeby cały czas być w tej kadrze. A jak ty sobie to diagnozujesz, że w kadrze do lat 21 u Czesława Michniewicza miałeś 11 meczów, 0 goli, a w seniorskiej masz 17 meczów i 8 bramek nagle? Ty się zmieniłeś? W lepszym otoczeniu, nie? Lepiej się czujesz z lepszymi piłkarzami? Kurczę, no ciężko mi to ocenić, nie? No, ale gdybym miał wybierać, no to wybrałbym jednak tą drugą opcję. Wiadomo, że gdzieś piłka młodzieżowa to jest gdzieś fajna do pewnego momentu, ale jednak lepiej grać w tej pierwszej reprezentacji i tam strzelać te gole. To też nie jest tak, że nie chciałem strzelać goli. Może gdzieś na ten dany okres byłem może gorszym piłkarzem. Myślę, że gdzieś po tym transferze też do Grecji dużo się nauczyłem i poszedłem w górę. I myślę, że to też z tego się bierze. A ja pamiętam, jak my odwiedziliśmy ciebie w Salonikach i rozmawialiśmy wtedy tak na dobrą sprawę o tym, czy ty w ogóle będziesz powołany niedługo do reprezentacji. I przez ostatnie lata nastąpiła taka dość duża metamorfoza twojej osoby. I różne teorie na ten temat powstały. I się zastanawiam, czy jakaś jest słuszna. Czy zmieniłeś coś w swoim życiu, w swoim podejściu do piłki, czy po prostu tak się poukładały historie, że nagle Karol Świderski to jest postać, o której wszyscy mówią w kontekście duetu z Robertem Lewandowskim. Taksówkarze, eksperci, nie eksperci. Nie, no, Świderski musi grać. No, Świderski musi grać, no. No myślę, że duży wpływ na to ma, że gdzieś jestem cały czas w tym rytmie, że nie łapię jakichś głupich urazów, bo wcześniej to mi się zdarzało dosyć często, że z czegoś mało groźnego robiła się przerwa na 3 miesiące, na 4, albo tydzień trenowałem, później 2 tygodnie nie trenowałem, później 2 treningi, znowu wypadałem i gdzieś za szybko zawsze chciałem wchodzić po tych drobnych urazach i kończyło się to dla mnie gorzej. A coś radykalnie zmieniłeś? Jakaś dieta, przygotowanie fizyczne, wiesz, tutaj coś, jakieś są zmiany? Myślę, że większą świadomość też miałem nad pracą gdzieś tam fizyczną, że gdzieś ta siłownia kiedyś za dzieciaka może ją omijałem. Zamknięta była. Zamknięta, dokładnie. A teraz no na pewno mam większą świadomość tego, jak trzeba gdzieś tam podejść do tego zawodu. A o tobie się mówi jako zawodniku, który jest najlepiej sprofilowany właśnie do gry z Robertem Lewandowskim. Ty też dobrze się czujesz grając na dwójkę napastników? No, dobrze się czuję, wiadomo. Dla mnie to
To jest różnicy, gdzie gram i też... Wolałbym być dziewiątką? Nie, właśnie gdzieś po tych meczach z kadry, gdzieś jak wróciłem, to też zacząłem grać trochę takiego drugiego napastnika, 10, czasem troszeczkę niżej sobie nawet zejdę na 8, więc lubię też tą pozycję, gdzieś jestem częściej pod grą i okej, okay, wiadomo, że w kadrze gramy bardziej na tych dwóch napastników, ale gdzieś te ostatnie mecze w klubie grałem trochę niżej i też nie miałem z tym jakiegoś większego problemu. A czujesz też, że w kadrze masz przez to więcej miejsca, że ta uwaga obrońców skupia się bardziej na Gobercie i możesz to wykorzystać? Myślę, że tak, że no wiadomo, jak grasz na napastnika, nie wiem, klasowej światy z Barcelony i gościa z Charlotte, no to kogo byś krył, kogo byś chciał bardziej upilnować, więc może coś w tym jest, że gdzieś bardziej chcą kryć lewego i czasami ja mam trochę. No tak, gdzie sobie myślą, że do Charlotte to mogę mieć na śniadanie, nie? Albo na kawę. Zwłaszcza w Warszawie. Tak, tak. Czesław Michniewicz często o tobie używa takiego określenia napastnik rozbiegany. Czy to jest coś, co on z tobą też ustala przed meczami, że ty masz taki być, czy po prostu naturalnie taki jesteś i co to znaczy? Znaczy, myślę, że mam trochę inne założenia niż lewy, jak z nim gram, bo no wiadomo, że gdzieś w tej defensywie bardziej jestem ja odpowiedzialny za to, żeby pomagać i schodzić niżej. I nie ma co dla mnie większego znaczenia, no bo jeśli mam jasne założenia i trener mi przekaże i powie, co mam robić, no to ja wychodzę na mecz i gdzieś tam zawsze w głowie staram się mieć wszystko to, co miałem robić. Nie myślę o tym, czy strzelę gola, czy nie, czy zagram dobrze, czy źle. Po prostu wychodzę, chcę pozasuwać tyle, ile mam siły dam. A indywidualną odprawę z Robertem Lewandowskim jeszcze masz? Bo wiemy, że Robert jest takim gościem i takim piłkarzem, który lubi sobie w podgrupach, że tak powiem, podyskutować z piłkarzami. Myślę, że nie ma tego tak bardzo dużo. Wiadomo, że gdzieś może na boisku czy coś, jak idziemy do pressingu, może tak, czasem takie małe gdzieś tam detale i myślę, że nie trzeba też zbyt dużo na ten temat kumaty, nie gadać, dużo mówić, dokładnie, tak? Gdzieś tam staram się to też czytać na boisku. Dobrze, piłkarze rozumieją się bez słów, wiadomo. Ale Miszka, bo znamy się już w sumie od lat i zawsze byłeś dla mnie takim gościem, który jest takim typowym chłopakiem z osiedla, który zawsze z każdym pogada i tak dalej. A czy twoje życie się zmieniło, zauważyłeś po tych meczach w reprezentacji, kiedy zacząłeś strzelać gole, no i to zainteresowanie tobą się zwiększyło? Możesz na przykład, nie wiem, już wyjść tak sobie spokojnie w Rawiczu do sklepu po bułki, czy raczej od razu się ludzie zaczekają? Kurczę, bardzo rzadko bywam w Rawiczu i byłem ostatnio dwa razy w Rossmanie jednego dnia, ale nikt mnie nie poznał. To chyba mamy tytuł. Więc w Rawiczu... Nie, no wiadomo, że gdzieś tam w centrum, jakbym w centrum... W koszulce. Gdzie, po Deptaku, gdzieś bym tam pochodził, to co... W dresie kadry. To ludzie mnie znają na pewno, ale... No jakby z Markiem jeśli chodzi na przykład tak w Białymstoku, to... To czuję, że ludzie mnie poznają, czy gdzieś tam jak jestem w sklepie, czy... Z Antkiem byłem na kulkach gdzieś raz czy dwa razy, to też tam młode chłopaki tam się bawiły, to... mnie poznali, znaczy jakiś rodzic poznał i później oni też mnie poznali, więc jakieś zdjęcia i tak dalej, więc no jest tego więcej, ale myślę, że to się tak bardziej zmieniło po tym ostatnim meczu z Walią, bo już wtedy gdzieś jak następnego dnia leciałem do Nowego Jorku, to na lotnisku w Warszawie właśnie już tam zaczepiali, czy nawet z tej kontroli, czy też ludzie, którzy czekali na samolot, więc no, ale nie jest to jeszcze męczące. Nie, absolutnie. Na tym etapie widzisz, to jest. To jest, nie taki jest to poziom, tak jak w Grecji. To jest taki poziom entuzjazmu, który na razie jest czymś przyjemnym, a z czasem może się przerodzić coś uciążliwego, co jest normalne, ale tego ci życzymy, bo po dużym, udanym turnieju na pewno to się zmieni kompletnie, ale rzeczywiście ludzie tacy, którzy się piłką nie interesują, zaczęli pytać, dlatego kto to jest ten Świderski. Dlatego tu przyjechałem, wiesz, jak była Pazdomania, to teraz. No właśnie, może będziesz dobrze naznaczony przed tym turniejem. A powiedz mi, co wspólnego mają właśnie Paulo Sousa, Czesław Michniewicz, Michał Probierz i Grzegorz Świderski. Grzegorz Świderski? Dobrze mówię? Jest taka postać? No mój tata, no. No właśnie, mi się wydaje, że każdy z nich. Że każdy z nich jest tak ojcem. Na pewno każdy gdzieś tam dołożył tą cegiełkę, myślę. W mojej przygodzie z piłką gdzieś tych trenerów było więcej i myślę, to się staje, że ulubieńcem trenerów, wiesz, i to jest ciekawe. To prawda, no. Mam tak, jeszcze nie trafiłem tak, żeby któryś z trenerów mnie tak bardzo nie lubił. Miguel Ángel Ramírez? Wiesz co, ja myślę, że on... Mieliśmy bardzo dobry kontakt
Do czasu. Do czasu, ale nie, ogólnie mieliśmy bardzo dobry kontakt i to już, żeby porozmawiać i tak dalej, myślę, że super mieliśmy relacje. No, druga sprawa, jakie były wyniki i tak dalej, więc no ja za to nie odpowiadam, że czego zwolnili, bo ja wiem, od do czego wy uderzacie, ale nie, absolutnie nie miałem z tym nic wspólnego i gdzieś mieliśmy dobre relacje. Okej, może te treningi i tak dalej nie wyglądały jakoś najlepiej, nie były na jakiejś dużej intensywności i może tego trochę brakowało, ale jako człowiek, super człowiek i no tyle mogę powiedzieć. Właśnie trochę tak przeskoczyłem z tematu, ale ty byłeś zaskoczony tą taką burzą w mediach, kiedy twoje nazwisko pojawiło się w kontekście właśnie zwolnienia trenera Szaglot? No zaskoczyło mnie to, bo byłem wtedy na kadrze i gdzieś tam po południu sobie troszeczkę poleżałem i patrzę, tam dzwoni do mnie dyrektor sportowy. Mówię, odbieram pewnie może jakąś koszulkę Lewego albo coś, wiesz, żebym tam, bo już mi mówił Szaglot. Tak. Więc wiesz, odbieram i mówi, że no zwolniliśmy trenera. Tak jak teraz... chciałeś. Nie, mówi, że podjęli decyzję, że zmieniają trenera i tak dalej, że będzie asystent teraz, zostanie pierwszym trenerem i przyjąłem tą informację i tyle, nie? Więc... Musiałeś się później tłumaczyć jeszcze komuś w mediach, czy nie? Nie, troszeczkę było tej nagonki, ale no, tam takie bzdury trochę pisali, no bo... No bo geneza jaka była tego? Nie wiem, tam ktoś napisał, że ja dałem ultimatum, że nie wrócę z reprezentacji, dopóki oni nie zwolnią trenera, wiesz, i... Karol, powiem ci, jesteś chłopak z osiedla, jednak trochę soda się odwaliła. Ja na swój ślub i tak dalej, więc pojechałem tydzień wcześniej. Oni jeszcze mieli dwa mecze w tym czasie i do tego chyba jak była przerwa na kadrę, też grali kolejny. I wiesz, i nie było mnie jeden mecz, drugi, wiesz, a kadry jeszcze nie było, nie? I mówią, że co jest, wiesz, i nagle ktoś tam, wiesz, zapalił, że dałem ultimatum, a wcale tak nie było i też jestem wdzięczny trenerowi Ramirezowi, bo zgodził się, żebym pojechał tydzień wcześniej. Ale jeśli chodzi o to ojcostwo, w sensie takie, w cudzysłowie, metaforyczne oczywiście, to Paulo Sousa, kiedy stawiał na ciebie, to rozmawiał z tobą, że on w tobie coś widzi, on ciebie zbudował, czy po prostu on cię powołał, wystawiał i to tak działało? Wiesz, bo mówiłeś o tym na przykład złotym dotknięciu Leo Benhakera, że on brał tych piłkarzy, dotykał, bo oni nagle byli... Czy może rozmawiał na twój temat z trenerem Abelem w PAOK-u na przykład? Wiesz co, nie mam pojęcia. Mogli rozmawiać, bo jednak to obaj Portugalczycy, więc mogli rozmawiać ze sobą. Myślę, że też gdzieś dałem fajny sygnał w treningach, bo wiadomo, że to był tylko ten czas, moment, żeby się pokazać i robiłem wszystko, żeby jak najlepiej wyglądać w tym treningu, więc pamiętam ten trening przed Andorą. Nie wiem, czy znalazłem się w kadrze, bo trochę nas więcej było. W poprzednim meczu byłem na trybunach, wiadomo, że mecz z Andorą to mógł trener coś tam pozmieniać. No ale nie miałem pewności, czy usiądę na ławce, czy nie i pamiętam, chyba graliśmy jakąś gierkę ze stałymi fragmentami. Wygraliśmy 1-0, strzeliłem bramkę, więc może też to troszeczkę zmieniło, że z tą Andorą dostałem te 30 minut i mogłem się pokazać. Wydaje mi się, że akurat ty wcale się nie obrazisz na rolę na przykład Jokera, że takie wiesz, 30 minut w drugiej połowie, bo to też jest trochę bardziej komfortowe z punktu widzenia mentalnego, czy mi się wydaje. Znaczy, czy już jesteś tym takim właśnie piłkarzem, co zwania trenerów i chce zaczynać w pierwszym składzie? Gram praktycznie każdy mecz w pierwszym składzie i tylko chyba raz usiadłem na ławce w tym sezonie, więc... Ale w kontekście jestem kadry... Jestem gotowy, czy tak, wiesz, ja wiem, kto też może grać w kadrze i to rozumiem i jeśli trener postawi na kogoś innego, no to ja chcę być zawsze gotowy na, nie wiem, na 5, 10, 20, 30, 45, wiesz, obojętne mi to jest, wiesz, wejdę i będę starał się dać maksa, nie? Twoja przewaga też jest taka, że ty się jednak dobrze czujesz grając na dwóch napastników, a Krzysiek Piątek, Czarnik Milik, no raczej czują się lepiej w roli dziewiątki. I sami prawda? O tym mówią, tak, prawda? Tak, więc tak, to tak. Jest ta różnica. No dla mnie lepiej, więc mów tak dalej. Jedna rzecz a propos Charlotte, bo my nie mieliśmy okazji rozmawiać, bo ostatni raz spotkaliśmy się w Grecji. Jaki to jest świat, jak wygląda ta liga z twojej perspektywy, bo już masz dość duże doświadczenie tam. I co jest takiego najbardziej zaskakującego w tym, co zobaczyłeś w Stanach Zjednoczonych? To tak, może zacznę od ligi. Myślę, że liga jest dosyć fajna i dobrze to też wygląda piłkarsko.
Myślę, że rozwija się ta liga i idzie to wszystko w dobrym kierunku, tym bardziej, że też będzie Mundial 26 w Stanach, więc oni będą chcieli to jeszcze zrobić tak, żeby ta liga też była coraz mocniejsza. I ten poziom piłkarski, myślę, że no już to jest oklepane takie, że wiesz, że gadają, że emeryci i tak dalej. Dla mnie jest to ok, liga, nie ma tam za dużo emerytów, może teraz nie wiem, czy Bale, może mu się trochę nie chce, czy coś, ale myślę, że nadal gdzieś tam pokopię tą piłkę czasem, wiesz, wyjdzie jak nie ma kontuzji, więc Insigne troszeczkę starszy może, ale też myślę, że... No, ale Insigne jeszcze mógłby spokojnie grać dokładnie w Europie, prawda? Więc ale jest dużo czy takich, Bernardeski wiesz, nawet przyszedł, pewnie. Przecież on też młody, nie? Ale jest na przykład dużo takich jeszcze młodych stosunkowo piłkarzy, którzy błyszczą, jak Hany Munk, tak jest chyba największą gwiazdą tego sezonu ostatniego. Ja go pamiętam jeszcze z U21 Niemiec, jak grał z Polską, też Almada, chyba Argentyńczyk, jest taką ciekawą postacią. Także są też takie młode talenty, które powiedzmy zaczynają tam robić karierę. Dokładnie, więc myślę, że idzie to w dobrym kierunku, aczkolwiek wiadomo, że nie chciałbym tam zostać, nie wiem, 3-4 lata, tylko może jeszcze jeden maksymalnie sezon i taka druga Adama Buksy raczej. Dokładnie. No a jeśli chodzi o właśnie poziom zainteresowania piłką, albo ten poziom taktyczny, o którym też się bardzo dużo mówi, bo często pokutuje taka teoria i teza, że jeśli chodzi o taktykę, to tam wielka improwizacja i swoboda. Nie, my mamy akurat teraz trenera Włocha, który ma też super bagaż gdzieś tam doświadczeń. To jest był asystent Patryka Wiery. Tak. I Manciniego. Okay. Oni w City byli jak Aguero strzelał tą bramkę w ostatniej minucie i zdobywali mistrzostwo, więc gdzieś tam trochę tych klubów takich topowych i chyba w reprezentacji Anglii i nie wiem, czy też nie w kadrze Włoch. Więc te sprawy taktyczne mamy, myślę, na wysokim poziomie i ten pressing, czy nawet takie zwykłe, wiesz, 10 na 0, jak gramy te schematy takie czy coś, to fajnie wygląda i gdzieś jest może ten trener od 2-3 miesięcy, ale cały czas widzę, jak to wszystko idzie do przodu i nawet gdzieś tam w ostatnich kolejkach potrafiliśmy wygrać z Filadelfią 4-0, a grali w finale i od nikogo tyle nie dostali w całym sezonie. Ty chyba powiedziałeś, że to jest najlepszy trener, nawet z jakim pracowałeś, coś takie suchy mnie. Nie, znaczy to po Michalu Probierzu. Nie, to było tak, że kanał sportowy był u nas w Charlotte, tak. I ja tam przechodził trener i mówię, że to jest nasz najlepszy trener. I dlatego też później się z tego wzięła ta afera, że... No tak, że tak, tutaj tak, tego tak. Podpompowałeś, sugerując, że tamten tak, był... Tak, a trener tylko przechodził i ten... Pod publiczkę. Okay. Tak, żeby tak się poznać. Ale jeżeli sobie porównasz na przykład tempo, intensywność grania z Ligą Grecką, nawet PAOK-iem i czołowymi tam drużynami, meczami z Olympiakosem, z Panathinaikosem, AEK-iem, to jednak widzisz przewagę na korzyść Grecji czy Stanów Zjednoczonych? Na samym początku bym powiedział, że w Grecji ta intensywność była większa, bo jednak cały czas ten pressing i też graliśmy fajną piłkę w tamtym czasie. Myślę, nawet jak przychodziłem te początki w PAOK-u, cały czas było, wiesz, gonitwa i tak dalej i była seria, nie wiem, 50 ilość meczów bez porażki w lidze, więc trochę się to ciągnęło. Ale teraz, te ostatnie 2-3 miesiące właśnie gdzieś po tej zmianie trenera, jak zaczęliśmy też bardzo mocno trenować i te treningi są naprawdę mocne i długie i ja jestem akurat takim typem, że wolę mieć taki trening, bo wiem wtedy w głowie gdzieś jestem spokojniejszy, że jestem gotowy na ten mecz i też to się przełożyło później na wyniki. Przemek Frankowski, jak u nas siedział, pamiętam, w futraku, powiedział, że widzi zdecydowaną różnicę w jednym aspekcie. W aspekcie zainteresowania polskiej publiczności tym, co się z nim dzieje za oceanem. Że on nagle stwierdził, że tak jakby go nie było, bo nikt tych meczów nie ogląda, bo są późno, nie dociera za dużo informacji i tak dalej. Ty też to odczuwasz, że nie ma takiego zainteresowania? No okej, ty masz lepiej, bo jak strzelisz gola, no to on gdzieś tam śmiga, nie? Dokładnie. Po mediach społecznościowych. Dokładnie. No myślę, że... To na pewno, ale no Franek też gra niżej, nie? I ja mam łatwiej, że jak gdzieś tą bramkę strzelę czy coś, to jednak to tam gdzieś tam na tym Twitterze się przewija przez 2-3 dni, więc... Kiedyś Kuba Polkowski powiedział o tobie, Karol Świderski, specjalista od brzydkich goli. Kto tak powiedział? Kuba Polkowski, ten co tu siedzi. Ale wiesz kiedy to było? Właśnie przed erą Charlotte. Ty później zacząłeś strzelać piękne gole, więc tak naprawdę na bazie twoich bramek to można by było stworzyć dwie skrajnie różne komplikacje. Pałku miałeś dużo takich, prawda? Pałku wszystko to postaczka bawiłem. Tak. Tam za 16 nie wiem czy strzeliłem. Chyba jedną jak bramkarz wyszedł tam wyżej i tam uderzyłem z 30 mu za kołnierz. Jedną do pustaka z 20, bo też tam wiesz, wybiegał. To pamiętam.
I tak, żeby strzelić jakąś taką, wiesz, z bramkarzem za szesnastki, to nie było, nie? A dużo masz już kilka chyba strzeliłem, no tak. No tak, a później już tych pięknych bramek troszeczkę postrzelałeś, prawda? Tak na dobrą sprawę. No wiesz, to się zmieniło. Kapitan teraz wszystko, wiesz, pewność. Pokaż się trochę zmotywował, wiesz. A widzisz, a jak wygląda baza treningowa w Szaglot? Bo to był problem chyba. Cały czas nie powstał ten nowy ośrodek, więc wy trenujecie. Nie ma. Tam, gdzie zawodnicy futbolu amerykańskiego, tak? Na stadionie mamy wszystko, tak, razem z futbolem amerykańskim. Szatnie, siłownie i tak dalej. Zbudowali nam, oczywiście mamy swoją. Nie korzystamy tam od nich ze sprzętu. Chociaż mają nikt by tego nie uniósł tam. ale z bazą jest problem. Znaczy kupili już teren, budynek stoi, tylko wszystko chcą teraz to przerobić, żeby tam były biura, plus tam szatnia od nowa i tak dalej. Ale boiska już mamy, nie? Kupili do tej bazy i przebieramy się na stadionie, wszystko robimy na stadionie i później musimy dojechać z 15 minut autokarem. Ale ja byłem zaskoczony właśnie oglądając ten materiał w kanale sportowym, jak na przykład Kamil Jóźwiak pokazywał aplikacje specjalne, które macie tak, na przykład tak, od trochę sztabu jest. Szkoleniowego, prawda? Czy tak, też jeżeli tak, chodzi tak. o przygotowanie fizyczne, to jest coś takiego nowego, jeżeli chodzi o nasz rynek europejski, mam wrażenie. Tak, tak, tak. Tam przychodząc we wtorek na trening, wiesz, odpalasz sobie aplikację w swoim telefonie i patrzysz, co masz tam na przykład do zrobienia przed treningiem. Pokaż, nie? Masz tu, czy nie? Mam, no. O, to pokaż. Nie, co masz nie, robić, jakieś ćwiczenia, nie? I masz tutaj wszystko, nie? No teraz z wideo. Spoko. Gdzieś to można, pokażemy może tu. Tylko ekran z gity, wiesz. No ale dobrze, bo to świadczy o tym, że jesteś skromnym chłopakiem, że nie, że zbiłeś i od razu kupujesz nowy. Nowy, tylko tak. A to nie jesteś ty. To nie ja. Nie, to bardziej do mnie podobny gość. Ale... Słuchaj, strategicznym partnerem Food Trucka jest InPost. Zresztą tak jak strategicznym partnerem prezentacji, więc powinna być to bliska rzecz, który dostarcza pytania. Dla naszych gości, których autorami są nasi widzowie. I parę takich pytań też dostarczono do ciebie. Jak oceniasz podejście Amerykanów do sokera? Na tym przykładzie, co ja, wiesz, mogę podać u mnie, co widzę, to jest to na dużym poziomie, nie? Że jednak ta wiedza jest, wiesz, treningi intensywne, tak jak widzisz, te siłownie i tak dalej. A kibice interesują się w takim zakresie jak na przykład w Polsce czy w Europie? Czy to jest zupełnie inny sposób kibicowania i konsumowania piłki? Wiesz co, no też u nas jest bardzo duża frekwencja, nie? I nie wiem, czy zdarzył się jakiś mecz, że było poniżej 30 tysięcy, więc jest okej, okay, nie? Mhm. Czyli w Polsce nie zawsze też chodzą ludzie, wiesz, no, tak, taką ilością. Nie na każdym meczu w Polsce jest 30 tysięcy. No, tak, dokładnie, tak. Więc wiadomo, że ten stadion mamy ogromny i czasem to tak wygląda, jakby tych ludzi było zdecydowanie mniej, ale... Atmosfera u nas jest bardzo fajna na meczach, myślę, i nawet po tych bramkach, jak gdzieś strzelisz, wiesz, tańczą tam, zabawa jest, wiesz. Ale chyba na mieście jesteś raczej anonimowy, prawda? Jako piłkarz. Byłem na pewno, teraz się to trochę zmienia, nie? Gdzieś więcej tych osób nie rozpoznaje, ale nie jest to... Nie tak, jakbyś był właśnie futbolistą. Dokładnie. To jest jednak zupełnie inny poziom. Czy kiedykolwiek byłeś królem strzelców jakichś rozgrywek? Juniorskich. Każdych. Juniorskich każdych. A później miałeś takie te serie powyżej 10, ale nigdy takim bomberem... Nie, no nie było. I chyba nie będziesz. Czy będziesz? Zobaczysz na samym sezonie, jak zostanę w MLS-ie, to... I tak jesteś chyba pierwszym piłkarzem w klubie, który... Ja nie jestem dziewiątką. Dokładnie, jesteś drugim napastnikiem. Pierwszym piłkarzem w nowym klubie, który dołączył do MLS, który przekroczył liczbę 10 goli w sezonie. To jest też od 2018 roku, przepraszam, nie pierwszą w historii, a od 2018 roku widziałem taką. I na tym się zawsze mało, nie? 10 i... Na liście zarobków widziałem, że jesteś 23 na przykład dopiero, też nie jesteś jeszcze pierwszy niestety w MLS. Ale w Szaglot pierwszy. Pierwszy w Szaglot. Jak to wszyscy wiedzą, to potem jak to w szatni wygląda, no, ten najwięcej zarabia. A właśnie to jest jakiś problem w amerykańskiej szatni? Nie wiem, wiesz, to mi ciężko ocenić, nie? Czyli jesteś... gdzieś tam jak to ogłosili za pierwszym razem, takie pierwszy dzień w szatni może taki... Janek Sobochiński się nie wkurzył? Nie, chyba. Czy tam jesteś największym grubasem? A ciekawe, jak na kadrze by to było, jakby taką klasyfikację zrobić? A nie, no to druga dziesiątka, myślę. No jest. Jest kilku zarobasów, nie? Parę chłopaków, parę złotych zarobiło. Tego biznesmenów. Ja nie patrzę na to, wiesz, ja chcę czerpać z tego jak najwięcej, wiesz, zabawy, dokładnie. Pasja, dokładnie. Pieniądze nie mają znaczenia, jestem tego samego zdania, Karol. Czy pojawiają się już propozycje powrotu do Europy? To jest ostatnie pytanie. Do Maria, nie? Ciekawie, trzeba zadać pytanie. Nie, no mam nadzieję, że... Myślę, że ciężko będzie po tym pierwszym sezonie, jednak te liczby gdzieś nie były też jakoś... No mówię, ale może jest takim zawsze, wiesz. Dokładnie, myślę, że ta impreza może dużo zmienić, nie? Albo w prawo, albo w lewo, ale no zobaczymy, nie? Jak coś tylko będzie i tak dalej, no to wiadomo, że chciałbym, nie? No bo gdzieś od zawsze gdzieś myślałem o tych ligach top 5 w Europie
i na pewno jest to gdzieś tam takie marzenie, nie? Żeby... A masz jakąś swoją ulubioną na przykład? Hiszpańska, włoska, wiesz, coś takiego, nie? Te rejony bym wolał, nie? Niż no to niemiecka, angielska. Te Włochy już się pojawiały, prawda, kiedyś w kontekście twojego nazwiska. Było, no było, było. Jak Zbigniew był mojego prezesem, to wtedy tam... Wypełnię kontrakt do końca, wiesz, i wrócę, nie? Jak nie będą chcieli sprzedać. Za darmo może ktoś weźmie. Odpowiedziałeś, że mundial to może być albo w prawo, albo w lewo. Jak byliście razem z Czesławem Michniewiczem w reprezentacji U21, to z perspektywy czasu stwierdzasz, że większą niespodzianką jest to, że on jest selekcjonerem tej reprezentacji, czy to, że ty jesteś dość ważną postacią w tej drużynie? Bo jeden i drugi scenariusz, powiedziałbym, nie był taki oczywisty. No nie no, myślę, że po U21 to bliżej mogło być tego, że trener będzie tutaj. Mimo wszystko, nie? Dokładnie. Mówiłem wiesz, o tych dobry liczbach. Wynik, wiesz, okej, może styl nie był jakiś za piękny na tych U21, ale... Styl poza boiskiem był najpiękniejszy. Styl poza boiskiem? Atmosferka Brazylia. Była, nie? Atmosferka, no, mogła być lepiej nawet niż Brazylia. Taka grupa była super. Lepiej niż Meksyk na ostatnim mundialu. Nawet po tym pierwszym meczu, czy po drugim, gdzieś zawsze sobie usiedliśmy razem, wiesz, nie było tak, że kolacja i każdy szedł, tylko sobie tak, wiesz, dwie godzinki gadanko, gadanie, żarciki, wiesz, więc... A nawet wiesz, gdybyś teraz 6 punktów zdobył w grupie w takim stylu, to nikt by o tym stylu później już nie pamiętał. Każdy by się cieszył, że masz po prostu 6 punktów i wychodzisz z grupy. A wiadomo, że U21 jest specyficzne i tutaj to nie wystarczyło do wyjścia. Niemniej jednak same wyniki były naprawdę bardzo dobre. Zabrakło tam niewiele, nie? Bo tam ten w międzyczasie był rozgrywany mecz chyba Hiszpania. Tak, jakby skończył się remisem, to dokładnie. Byśmy byli na igrzyskach, nie? To by były jaja. To by były jaja. Powiedz, ty swoje powołanie na mundial masz, nie ma go Kamil Jóźwiak, no czas, żebyś go troszeczkę podpompował jako piłkarza, troszeczkę liczb mu brakuje cały czas. Na pewno gdzieś rozmawialiśmy jeszcze wczoraj przez telefon. No, nie ma co ukrywać, już gdzieś się tam spodziewał tego, że raczej się nie znajdzie na tej liście. Szkoda na pewno, dobrze wyglądał w tych ostatnich meczach i tak dalej. Myślę, że gdyby były te playoffy i Józio mógłby jeszcze tam może w dwóch, trzech meczach się pokazać, bo te ostatnie mecze naprawdę były fajne. U niego i zaczął asystować i troszeczkę szczęścia do tych goli i tak dalej, ale myślę, że w następnym sezonie może być jasną postacią u nas w drużynie, bo te ostatnie mecze to pokazały i jeśli będzie tylko zdrowy, bo wiadomo, że ten sezon był dla niego dość ciężki, bo przyszedł gdzieś z urazem, później wrócił, znowu gdzieś tam delikatny uraz i to go wybijało z rytmu, to jest normalne, ale myślę, że nadal gdzieś tam na Józia można liczyć, bo dalej wygląda dobrze w treningach i bardzo dobrze w meczach ostatnich, więc... A na jakiej pozycji oni go widzą w Charlotte? Na lewym skrzydle. Myślę, że teraz i gdzieś jak z trenerem rozmawiam, a dużo rozmawiam z naszym trenerem, tak gdzieś po treningach nawet czy coś, to cały czas też gdzieś pompuje Kamila, jak rozmawiamy i mówi, że z tego, co widzi na treningach, jak pracuje i w meczach, to wiesz, że bardzo mu może pomóc też w przyszłym sezonie. Jesteś tym piłkarzem, który Czesława Michniewicza zna bardzo dobrze. Wracam do tego tematu, bo tak się zastanawiam, czy jak miałbyś ocenić, w którym aspekcie jest lepszy? W aspekcie budowania atmosfery, co też nie jest ci obce i bardzo bliskie, czy w aspekcie taktycznym? Bo też na rynku polskim to jest trener, który w tym względzie się wyróżnia, w mojej opinii. Ja myślę, że trener Michniewicz ma to dobre, że on to dozuje dobrze, nie? I jak gdzieś czasem jest poważnie, to mówi tą taktykę, każdy słucha, ale zaraz to rozładuje trochę takim żarcikiem, nie? I to jest fajne i myślę, że każdy ma świadomość, że gdzieś te wyniki, czy nawet U21, czy z Legią w pucharach, czy nawet ten mecz ze Szwecją, gdzie też był bardzo ważne, żeby awansować, to umie to trener Michniewicz, wiesz, ale ten sytuacyjny plan, ma na lepszym poziomie w pierwszej reprezentacji, czy w U21? Tak? To już jest doświadczenie. Nie ma czegoś takiego, że na przykład, tu są, nie wiem, bardziej znani piłkarze, więc nie, stonuje? Nie. Każdemu się porówno dostaje? No, może lewy trochę. 2 lata temu, jak byliśmy u Ciebie w Grecji, zadaliśmy Ci takie pytanie, czy Karol Świderski zagra w reprezentacji Polski? Trochę się zmieniło, teraz pytanie na koniec powinno brzmieć, czy Karol Świderski strzeli bramkę na mundialu? Strzeli. Kogo, jakaś specjalna cieszynka będzie przygotowana, czy... Możemy coś kombinować. Tak? A możemy zrobić mały konkurs na cieszynkę dla Karola Świderskiego. Tylko nie taką, żeby nie zawiesili później. I tego ci życzymy, żeby był gol, żeby nie było zawieszenia. Dużo dobrych żartów, ale też dużo solidnych odpraw taktycznych na mundialu.
ci życzymy. Dziękujemy bardzo. Na pewno będzie. Powodzonka. Dziękuję bardzo.